Już po raz 12 plebiscyt kobiety z charakterem stał się okazją do wyróżnienia wyjątkowych mieszkanek Warmii i Mazur, kobiet, które osiągnęły sukces w sporcie, muzyce, biznesie czy edukacji. Ja jestem dyrygentką, więc jestem przez wiele lat, przez wiele wieków, był to typowo męski zawód. Dopiero od XX wieku jakby przełamujemy te bariery. Kwestia charakteru, predyspozycji psychologicznych, no i pewności siebie. Kobiety muszą jednak mieć swoje zdanie. Być kobietą z charakterem, na pewno trzeba mieć jakieś własne cechy charakteru, które powodują to, że się człowiek nie załamuje, brnie do przodu i dąży do realizacji własnych, postawionych przez siebie celów. Plebiscyt to okazja, by pokazać wszystkim kobietom, że drzemie w nich wielka siła, którą muszą w sobie odkryć. Każda z pań, która dzisiaj tutaj będzie na gali, powie: chwileczkę, ja też mam wiele walorów, mam wiele umiejętności, a może mi brakuje tego przysłowiowego, jak to mówią, kopniaka, żebym też zawalczyła, osiągnęła i pokazała, że jestem po prostu dobra i w wielu dziedzinach mogę się sprawdzić. I myślę, że to może być taki pomysł na swoje życie i na przyszłą karierę zawodową. Honorowy patronat nad plebiscytem objął między innymi marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brzezin. Takich pań jest nam bardzo potrzeba i z roku na rok widzimy, że kobiet z charakterem przybywa, są wyróżniane, są doceniane. A tak naprawdę to wszystkie panie mają charakter i praktycznie trudno sobie wyobrazić życia codziennego bez kobiet, zarówno w sferze indywidualnej, ale myślę, że w tej społecznej, gospodarczej, zawodowej. W tym roku statuetki odebrało łącznie 6 pań, oprócz Agaty Wilińskiej i Katarzyny Orzechowskiej. Uhonorowano także Edytę Markowicz, Mariolę Piłat-Skalmowską, Mariolę Turek-Stępień oraz Agatę Trzcianowską. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv